Wszystkich, tu blog Odkrywcy ponownie. Fajnie, że wpadliście. Jestem na granicy Piekar Śląskich i Siemianowic, Dąbrówki Wielkiej, a Przełajki. Jesteśmy na Sośnej Górze, 295 metrów. Piękne widoki. Góra Świętej Doroty. W Grodzcu, w Będzinie praktycznie widać ją jak na dłoni. Piękne krajobrazy, piękne widoki. Właśnie rejon Przełajki, gdzieś tam Bańgowa, tu już wieża telewizyjna w Bytkowie, stacja wodociągowa w Dąbrówce Wielkiej. Mam dla Was coś ciekawego, mianowicie kapliczka świętego Izydora na tej Sośnej Górze. Taka kapliczka w środku pola, rzadko tu ktoś przyjeżdża, ale jest taki obiekt, można sobie zobaczyć. Przyjechać. Fajna atrakcja na trasie. Ogólnie nic ciekawego, ale właśnie będąc na trasie, będąc w środku pola, naprawdę coś fajnego do zobaczenia. Nie wiem, czy będzie coś widać. Ogólnie zadbana, czysta, odremontowana, tak więc jak najbardziej wszystko gra. Piękne tu widoki, same pola, same widoki. Jesteśmy, tak jak powiedziałem, na wzniesieniu. Może nie najwyższym, ale 295 metrów. To także nie jest źle. I fajnie tu wszystko widać. Tak więc wszystko z mojej strony. Ja jedę dalej w teren. Wpadajcie na kanał. Wychodźcie z domu na kolejne wycieczki, na kolejne przygody. Tak więc na razie. Trzymajcie się. Cześć.